Jedzie. Ustawiliśmy się pod dino. Jest. Jest i on. Zajechał i on. Siema. Czarny koń. To co? Gotowy? No. Na walkę z ostrym cieniem mgły? Zobaczcie. Zobaczcie, elegancki wschód. Nad Odrą. Odra spokojna. Jak stół. Nie ma wiatru. Słaby uciąg. Przypadkowe spotkanie nad wodą. Jest z nami Adrian. Siemano Adrian. Już się witaliśmy zresztą. Maciek. Norbert. Piotrek. Daniel. Jeszcze dojedzie do nas. Paweł dojedzie z Sobótki, Rafał i Darek. I po prostu czysto spontanicznie spotkaliśmy się tutaj. Jest godzina 6. Planujemy rozpocząć wędkowanie o 8.30. I po prostu oglądajcie dzisiejszą relację. Cześć, witam. Robimy losowanie. Numer zrobiłem takie... Widziałem. Takiego na szybkiego. Proszę bardzo, zapraszam. Stary Mario Powalan, czy pani tańczy, a nie tańczy? Rafał L. Dwójeczka. Stanowisko numer 2. Polska. Piotruś, zapraszam. Daru, numer 3 tam. Proszę. Proszę wylosować numer 3. Numer 9. Proszę. Darek. No weź tam dziesiątka. Trójeczka. Jedynka. Brawo ty! Otwierający. Koło siebie? Tak. Okay. Będzie mi nęcił. Dawaj, Daniel. Tak życie. 8. Jest dobrze. Norbert. 3. Teraz ja. O, ja. No, to nie. 4. Dobra. Teraz tak. Bartek 5. Też koło siebie. Super. Dobra, teraz losuję za... I tak nam powiedzą, że to było ustawione, żeby materiał nagrać. No, ale bo my to reżyserujemy. Dobra, tak jest. Losuję teraz za Pawła Lisowskiego. Paweł Lisu. 10. Ostatni. Przedostatni. Dycha. A nie, bo nas dziesiątka jest, dobra. Za dziewczynkę. 10. Losuję za Julkę. Za małą juniorkę. 7. O, to będzie miał daleko. Dobra, a Maciek twój numerek, kolego sympatyczny? 6. Okej. Będzie Jul. No trochę oszukałem dzisiaj. Mam już gotową, zanętę, rozrobioną. Tutaj robactwo jeszcze. Taka dzisiaj zanętka na te warunki. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Grubo zasypię i na grubo jadę dzisiaj, po prostu. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy wszyscy tutaj na stanowiskach, na łowieniu, po losowaniu. I rozjeżdżamy się. Bo wszyscy już są, jest za 10, 7, o 8.30 zaczynamy wspólne towarzyskie wędkowanie. Tak? Medialny Macie, a może zdradzić dzisiejsze szczegóły połowu? Dzisiejsze szczegóły połowu są takie. Minimalny wymiar ustalamy na 20 cm. Oprócz oczywiście ukleja też 20 cm, oprócz byczka i jazgarza, no bo wiadomo, byczka i jazgarza zabieramy wszystko, byczka nie wolno z powrotem wpuścić, zabieramy wszystko z powrotem, zaczynamy łowienie o 8, myślę, że o 8 zaczniemy, tak? No bo jesteśmy dosyć wcześnie, nie 8.30, tylko o 8 zaczynamy łowienie, łowimy do godziny 13, 5 godzin. Nie mam żadnej przerwy, no niestety Kuba nam nie dojechał, więc żurku nie będzie. No i tyle, no co, łowimy od 8 do 13. Półtorej godziny, ja mam dwie ryby w siatce, jedną zerwałem wymiarową i dwie niewymiarowe, kilka brań, ogólnie zaczęła się falka. Adrian ma jakąś rybę teraz? Nie. Nie ma? Ma. Łoteczkę. Złapał też ładniejszego leszczyka takiego. No i co? Siedzimy i czekamy. No i tutaj mamy Darka na stanowisku pierwszym.
Idziemy dalej. Postanowiłem, że przejdę się przez wszystkie miejscówki, bo akurat mam przestój. I chociaż przejdę i pokażę, kto tutaj towarzysko się spotkał na tym wspólnym wędkowaniu. Tak więc... Cześć, Rafał. Rafał. Stanowisko drugie. Jest twardy zawodnik na wyczynowym sprzęcie Norbert. Siema Norbert. Siema. Jak tam? Ile ryb masz w siatce? Na sferki łapiesz, widzę. No to super. Jedziemy dalej. Tutaj Adrian na razie przewodzi. Przewodzi stawce. Ma kilka ładnych ryb. Ile masz ryb, Adrian? Cztery. Tego jeden jazgasz. Jeden jazgasz. Ale bramę to co chwilę. Na jakiej odległości łapiesz? 30 metrów. Tu jest moje stanowisko. Ja mam dwie czy trzy ryby chyba wymiarowe. Teraz. Bardzo fajne, bo spotkaliśmy się tutaj, że tak powiem, towarzysko. Tylko no ciężko z rybami, nie? Mhm. Ale myślę, że no jeszcze dwie godziny. Czyli to nasze spotkanie oceniasz dość pozytywne? O, tak, daleko rzucasz, daleko. No, ile tak, masz ryb? Jeszcze raz powiedz. Jedną. W siatce to, co żeśmy ustalili, 20 cm minimum. No to mam jedną. Złapałem trochę ryb, nie powiem. Mhm. Tylko trochę małych uklei. Trochę małych leścików, takich po 12-15 cm. Dobra, idę dalej zobaczyć na następne stanowiska. Jak? Jak u ciebie? Masz rybkę jakąś wymiarową? Nie się ruszać, nie mam żadnej ryby wymiarowej. Chodzi sama drobnica póki co. Tak zobaczę, no. Okej. Co tu dużo gadać? No ogólnie nie ma dobrych wyników wymiarowych ryb, bo takich żetonów to może byśmy naklepali, wiesz? No, ale tak to najwięcej to ma chyba Adrian, 4 ryby. Ile nałapałeś ryb? 3 ryby? Ale brania są, nie? Ciężko właśnie jakoś. No, dokładnie. Stanowisko 9. Nasza juniorka. Macie rybki jakieś? Wymiarowe? Dwie? Dwa. No to właśnie widzę u wszystkich tak. No i tutaj zamykacz, czarny koń, Pawełek z Sobótki. Jak tam Pawełek? Słabo, córka mnie bije. Co ty? To ty masz mniej od córki? No, oczywiście. Ile masz? Ja mam jedną rybkę. Ale fajną masz kurtkę za to. Dzięki. To są. Super. Także tak widzicie jest dzisiaj no ciasno. Ciasno po prostu, jeden obok drugiego, po jedną, po dwie, po trzy ryby, po cztery. Nie ma nic tak... No myślę, że Adrian na razie przoduje około kilograma, z półtora może ma. Ale warunki, można posiedzieć. Na końcu zrobimy sobie grilla. I będzie elegancko. O, proszę. Adrian, ty koniu. Ole lechu. Nie no, wygrałeś dzisiaj. No zanęte lechola? No oczywiście, zanęte lechola jest najtańsza i najlepsza. Kurna w kata, ale jaja. Ha! Ty, ale pajaka duża! No. Może ma wymiar? Ty, ale ma wiesz ile?
Wieźle ma ta ukleja? 18, serio, 18 cm. Ale kicha jest, ty. Łomot od Adriana. Dzisiaj jest łomot od Adriana. Musiałeś trafić w dół, to jest niemożliwe. Żeby tak jechać z kosem, jak ty dzisiaj jedziesz. Nikt tak nie jedzie jak ty. Masz dół i tyle gdzieś tam. Coś tam podmyło gdzieś nieco lepiej. Coś dodałeś do tego Lechola? Jak nie? Ta twoja mordeczka tam ci chyba coś dodała do tej zanęty od ciebie, co? O, ja też mam. Wow, ładnego. O, ale mam. Coś ładnego mam. Płotka. Ładna płotka. Jaka płoć? Wow. Cenne gramy. To już się odbywa bój o drugie miejsce chyba. Tylko. Adrian, brylujesz dzisiaj. Niesamowite to jest. Kapryśna woda. Ale da się na niej coś, jak widać, wycisnąć. Już drugą czy trzecią rybę z rzędu złapałem. To jest dopiero w miarę większy taki leszczyk dzisiaj mój. Adrian takich ma już kilka. Ogólnie ja nie mam czym się pochwalić, za to mój kolega z zespołu Feather Fanatics bryluje dzisiaj. Bryluje i jeszcze raz bryluje. I ja się cieszę, bo to jest jakby też, jakby, no nie wiem, czuję się jakby współtwórcą tego zwycięstwa. Nie no, no. Ogólnie fajnie, że ktoś, kto gdzieś się kiedyś ze mną skumał, wygrywa w pierwszym nieoficjalnym towarzyskim pucharze Feather Fanatics. Na razie wygrywa. Zobaczymy. Mi weszły grube leszcze. Nie no, słabo jest. Gratuluję. Mam następnego. Może będzie miał wymiar. Ogólnie dzisiaj biorą bardzo małe ryby. Ale nam przynajmniej tutaj biorą, bo innym chłopakom ciężko. Im z rybami. O, straciłem rybę chyba. Nie, jest coś. Okoń. Ja łowię na blisko, więc czasem mi się trafiają okonie, ale też i płotki, bo weszły w jokersa, którego podałem bezpośrednio do zanęty razem z gliną. Powoli go targaj, bo ładna ryba. Fajne ujęcie. Czego chcesz więcej? Adrian. Baty od Adriana. Dzisiaj są baty od Adriana. Jestem z ciebie dumny jak ojciec. Przesadziłem, nie? Przesadziłem, co? Krąb taki wielki? Ło, gigantyczny krąb. Pokaż go tu do kamery. Piękny. Przesuwany zestaw, kombinacje. Już hakową zaczynam dawać do koszyka, bo już i tak się zmarnuje. Nic to nie daje, po prostu Adrian odciął mnie od ryb i... No, czasem tak bywa po prostu. Już naprawdę teraz zrobiłem taką papkę z robaków, że to da natychmiastową chmurkę. No jak nie dostanę żadnej ryby teraz na tą wędkę, to już nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, brak mi pomysłu.
poddaje się. Jeszcze przywiało. Zrobił się balon. Nie, no dzisiaj to już nie zagra chyba. Te zdobla to były włożone. To jest stanowisko jeden. Masz włączoną? Nie ma. Nie, czekaj. Dobra, 0-0. Jest? Jest. Cyk. Kilo 405. Można, można. Nie, lipa, albo maluchy podeszły same, albo kurde. Nie, ciężko było, ciężko było. Dobra, doważymy ją, no. Dawaj, osobno ją zważymy. Cyk. Kilo 125. Ile? Kilo 125. Od tych wiader. Minus wiadro. To jeszcze dopiszemy do stanowiska pierwszego. Najpierw samo wiadro. Samo wiadro. Samo wiadro. gram. No. Nie no. Nie. Dobrze zrobił, wytarował. No, okay. Plus jeszcze 80 gram. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Dobra, teraz Norbert. Stanowisko numer 3. Dobra. Kilo 320. 5. Idziemy teraz do Adriana zobaczyć, no... Zero. Dwa 840. Piąte stanowisko. Bartek. Parę rybek też tam to złowił. Ale zobaczycie, jakiego ładnego jazgarza złowiłem. Zero. Tak? Tak. Dobra. Jedziemy dalej już, wszyscy na pogod, na stanowiskach. Co ty, serio? No kurna, no serio kurna. Co ty gadasz? Dobra, 0-0 ja jest? Co ja robię kurna, ja stoję no, w cywilu kurna, ja wiesz. Tak. Ja traktuję, ja te dzisiejsze zawody 1200, traktuję... daj, ja to piszę. Tu jest moje stanowisko. Tu są twoje połowy. Tak. To jest moje stanowisko. Elegancko, tak. Mamy wszystko. Mamy wszystko. Jest Piotruś. Jak Peter? W końcu finalnie? Masz trochę rybek. Dobra, dawaj. Przesuwaj je. Zero, zero. Stanowisko numer... 7. 1780. O, blisko byłeś. O 100 gram cię. Popatrz. O 100 gram. Dobra, idziemy dalej. Dzisiaj może być, no. 0-0. Komisyjnie. No. 355, tak? Czekaj. 370. Brawo, Daniel. Tak. Brawo. Super. Stanowisko naszej juniorki, Julii. Ile złapałaś? Dwie. Ale zawsze coś.
Okej, okay. 00 1490. Nie, brania były, tylko wiesz, strykanie, ale to śmieszne, powiem ci, takie drobniutka. Wagowy. Wagowy, ostrożnie. Z tego, co mi wiadomo, jesteś abstynentem, więc trzymaj się prosto. 1055. 1055. Wszyscy wyniki ponad kilo, tylko że wiadro. Prawie kilo. Super, dobra, zapraszam na grilla. Teraz chciałbym ogłosić oficjalnie wyniki tego właśnie przypadkowego spotkania tutaj nad Odrą. Więc najwięcej ryb złowił Daniel Pryszmont. Brawa dla zwycięzcy. 3 kilo 170 deko. Kucharek, pierwsze miejsce. I super. Drugie miejsce zdobył Adrian. Drugie miejsce, kucharek. Super. I trzecie miejsce, Adrian złowił 2 kilo 840. A trzecie miejsce może przeczytasz? Trzecie miejsce? No. Trzecie miejsce? To sporo w ogóle. Trzecie miejsce to Bartek. Trzecie miejsce zobacz Bartek. Bartek. Trzecie miejsce. Bartek. Kupol jest? Jest. Honorowe trzecie. Nie, ale ładne rzeczywiście z logo, nie? I czwarte miejsce. Jeszcze była tam ranki. Ogórka. Julia. Zdobył. Darek Krakowski, kurna. Nasz kolega z Sobótki. Ogórki. Brawo za zwycięstwo. Słoik ogórków, kurna, proszę bardzo. Zabieraj do domu, czekaj, dam ci pokrywkę. Fajnie, że oglądaliście tą relację. Fajnie, że oglądaliście dzisiaj. Trzymajcie się, chłopaki. Zabieraj. I... Dalej. Tylko czyste wędkarstwo. Feder Tenet.